Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie druga część filmiku o zakupionej, można to nazwać termopenseta, lutownica pensetowa na Allegro od firmy Techrebal, sprzedającego Techrebal. Powiem wam tak, zaraz tą lutownicę sobie podłączę do gniazdka 220 V. I tak o, wykorzystam do tego celu ten mikroskop, który mam tutaj pod spodem. Płytkę od jakiegoś tam aparatu, który kiedyś rozebrałem. Są tu duże takie elementy, które będzie można spróbować wylutować tą lutownicą. Użyję też do tego, pobawię się cyną. Taką, kupioną kiedyś od gościa na OLX-ie. Nie wiem dokładnie, jaki to jest stop tej cyny, bo nie było tam dokładnego opisu. No i użyję też pasty do lutowania, żeby po prostu to było łatwiejsze do wylutowania. Zobaczymy, jak właśnie będzie się sprawowało z tą pastą i z tą cyną. No i dodatkowo jeszcze sobie tutaj postawiłem taki czyścik z gąbką, żeby po prostu te końcówki też czyścić w jakiś sposób. Bo nie ukrywajmy, je powinno się też chyba czyścić jak grot lutownicy. Ja teraz podłączam zasilanie do 220 V. Zobaczymy, jak ona się będzie rozgrzewała. Zresztą gdzieś mam jeszcze chyba w szafce taki termometr do 400 stopni. Wiecie co? Sprawdzimy przy okazji, do jakiej temperatury nagrzewają się mniej więcej te groty. Poczekajcie, ja zrobię pauzę, przyniosę tylko ten termometr. To będzie fajny teścik. Dobra, ja już wziąłem sobie ten termometr. To jest coś takiego. Końcóweczka do 400 stopni. Teraz mam w pomieszczeniu 24,3. Mniej więcej. Zrobimy to tak, że ja go położę gdzieś tutaj z boku. Jak się będzie nagrzewała ta końcówka, to ją po prostu docisnę w ten sposób, albo złapię ją po prostu. Jakoś tak, na oko będzie mniej więcej widać, do jakiej temperatury to się rozgrzeje. Ja sobie już podłączę tą lutownicę do zasilania. Zobaczymy, jak ona będzie reagowała. Podejrzewam, że na początku może troszeczkę się podymić, ale zobaczymy. Podłączona. A zresztą zobaczmy na tej końcówce. Uda mi się to złapać. 26, 27, 28, 30. Będziecie ciekawy teścik. No, rośnie temperatura. Przy okazji zobaczycie sobie, jak mniej więcej to wygląda. Ja też jestem ciekawy. No, już 80 stopni. Złapałem po prostu końcówkę. Oj, puściłem. Trzeba będzie jakoś to. Oła. Dobra, może przyłożę ją taką ręką. Dobra, złapałem ją tak, jakbym łapał jakiś kondensator czy rezystor. Czuję, że to tak dokładnie nie pokażę, bo musiałbym gdzieś to na dużej powierzchni. O, widzicie, jak już tak przyłożę. Chodzi o to, że ta końcówka tutaj od tej od tego do mierzenia tej temperatury musi być. No już mamy sporo. 250. Także już się rozgrzała dosyć mocno.
Już mamy około 250 stopni. Dobra, tutaj przyłożę. Gdzie jest grzałka? Taki ciekawy test. To jest bardzo niestabilne, także nie sugerujcie się tym do końca, ale już 280. No duża jest temperatura. W każdym bądź razie już powinno, jak już 280 pokazało na tej końcówce, to powinno bez problemu test stopić cynę. Ta końcówka. Teraz się przełączmy pod mikroskop, pod tą płytkę, co tutaj jest. Żebyście to lepiej widzieli. Ja tutaj sobie zrobię tak, ok. Jest. To jest ta płytka, na której będziemy robić eksperymenty. I tutaj jest ta końcóweczka moja. Teraz zobaczymy, czy się stopi cyna, jak przyłożę do końca tego. Topi się. Ło kurde, bez problemu. Także to, no, może być ciekawe. Więc zróbmy sobie coś takiego. Mały test. Na tym tutaj, takim na niebiesko pomalowanym. Ja zrobię coś takiego. Kurczę, nie mam gdzie tutaj za bardzo termopensety odstawić. Położę sobie ją na razie na tej podstawce. Dobra, ja naniosę na ten element trochę topniku, żeby to wspomóc. Powiem wam, że nawet z tej termopensety, z tych końcówek, nie leci żaden dym. Nie kopci się. Spoko jest. Jak na razie, naprawdę. Na razie jestem mega zadowolony. I teraz nałóżmy sobie troszeczkę topniku. I zobaczmy, jak to pójdzie stopnikiem. Jak to pójdzie stopnikiem. Ok, pierwsza próba. Będę robił to pod kątem oczywiście. Patrzę się oczywiście tylko w OBS-a ekran. Wszystko jest cyfrowo nagrywane, także zobaczmy sobie. To puści. Próbuję to jakoś. Widać, że się cyna coś tam topi. Ale na razie nie mogę tego. Spróbuję pod większym kątem jakoś złapać. Czyżbym musiał dodać więcej cyny tutaj? Widzicie? Okej. Okay. No, trzeba troszeczkę potrzymać. Czuję, że się płytka robi gorąca. Być może ta końcówka jest za duża też. Nie mogę dokładnie całej tej złapać. Ale widzicie, że się cyna topi, nie? Nie no, spoko. Okej, okay, poszło. Wylutowałem. Wow! Udało się. Udało się, chociaż trzeba, no. Musi się ta płytka trochę rozgrzać, jednak to jest, nie jest tak, że złapiecie sobie i wlutujecie ten element. Fajnie to poszło. Teraz bym co spróbował? Spróbowałbym tutaj troszeczkę dać jeszcze też stopnika i spróbujemy go teraz włożyć z powrotem. Czy topnika, to jest ta pasta lutownicza, najtańsza, polska. Także zobaczmy sobie teraz, jak pójdzie mniej więcej wlutowanie. Ja łapię sobie ten elemencik. Powiem wam, że podoba mi się to. Spoko, i teraz wiecie co, to jest taki wspomagacz, mogę tak powiedzieć. I teraz mogę sobie to, jakbym miał jakąś stację już podłączoną, załóżmy,
bez problemu dokończyć elegancko, ładnie tutaj polutować. A zresztą zobaczmy sobie, jak dołożę trochę cyny, chociaż to jest gruba, bo 1 mm, także może troszeczkę być ciężko, ale z jednej strony tak złapię. Ciężko, bo ta płytka się rusza, ona jest nieprzymocowana, niestabilna. Albo zobaczmy w ogóle jedną taką stroną, czy w ogóle stopi tą cynę, jakbym tak chciał dotknąć, nie? I tutaj troszeczkę ocynować to. No, cyna się topi, ale element jest chłodniejszy i nie da rady tego tak jakoś fajnie lutować. Może ro ja robię jakieś błędy, także napiszcie mi tam w komentarzach, czy coś źle robiłem. Dobra, spróbujemy teraz wylutować sobie ten czarny element. Też troszeczkę dam topnika. Troszeczkę, o kurde, wziąłem trochę dużo. Nałożymy tutaj, tak żeby to miało lepszy poślizg. No i dobra, próbujemy teraz sobie tego elementa wylutować. Może zwiększyłbym troszeczkę oświetlenie. Będzie może lepiej widać. Ok. Jednak przydaje się żarówka na pilota. No troszeczkę jest tak. Mówię, to chyba musiałbym założyć tą najmniejszą końcówkę do tych elementów. Bo tutaj no trochę ciężko. No nie potrafię w każdym bądź razie. Jak złapałbym tego. Lepiej jest używać topnik. No, bez topnika jest w ogóle już ciężko. Przeczyszczę sobie troszeczkę te końcówki. Użyjemy topnika. A najlepiej to by było nanieść trochę cyny, nie? Na obie strony, tak żeby to było łatwiej wylutować. Oczywiście ja mam w ogóle pierwszy raz w życiu styczność z taką pensetą, także to są dopiero moje początki, także nie krzyczcie na mnie, że coś tam spartaczyłem. Widzicie? Widać jak się. Okej, już się nagrzewa. Myślę, że tu jest kwestia. Ła, już mnie ręka parzy od trzymania płytki, bo się płytka mocno nagrzewa. Ła. Nie, myślę, że tutaj powinna być jeszcze dodana cyna. Pocynowane, wtedy by to lepiej szło. Bo nie wiem, jaka to jest bezołowiowa, czy co. Ale spróbuję teraz na chama tak złapać to na cynę. Choć jest trochę trudno. O, widzicie? To było super. O coś takiego mi chodziło.
Można by zrobić coś takiego. Jest. Pięknie. O to mi się rozchodziło, żeby taki element przed wylutowaniem nanieść na niego cynę. I patrzcie, jak teraz to powinno pójść. O kurde. Bez dwóch zdań. Powiem wam, że tak się powinno robić, bo wtedy wyłazi element bez żadnego problemu. Teraz sobie go spróbuję wlutować. O to mi się rozchodziło właśnie. Łapię go tą pensetą. Nie no, nawet spoko jest opcja. Naprawdę. Tylko ta końcówka też nie jest taka jakaś za idealna, jak dla mnie. Ja bym sobie w ogóle lepiej przerobił. Oh, shit. Widzicie, teraz chcę to złapać, ale trudno mi jest. Tak jakoś. O. Powiem wam, że to się naprawdę nagrzewa szybko. Jak widzicie? Ha, zwarcie. Nie, no w sumie nawet nie, bo one są na tej samej tej. Chyba. Ale fajnie to działa. No, poszło. No udało mi się wlutować i wlutować. To są duże elementy w sumie nawet. Także te małe to już trzeba mieć naprawdę małą końcóweczkę. Najlepiej jak była jakaś miedziana. Postaram się wlutować teraz o wiele mniejszy element jakiś. Załóżmy, że chciałbym sobie wlutować. A nie, tym to nie złapię tego. No dobra, tego spróbuję wylutować. Przeczyszczę sobie końcówkę. Spróbuję wylutować tego tutaj. To jest już przynajmniej z dwa razy mniejszy. Ale widzieliście, że to na cynę najlepiej się robi. Także teraz spróbujemy tego złapać. Zobaczmy, jak pójdzie mniejszy. Dobrze, dobrze, nagrywam. Próbuję złapać go. Nie, najlepszy sposób to jest na cynę, powiem wam szczerze. Bierzecie po prostu cynę. One się dosyć dobrze rozgrzewają. Płytka mi się rusza. Naprawdę one się dobrze, te końcówki, rozgrzewają. Dotknę tego i się topi. Ale fajnie. Ale fajnie można się bawić z cyną, no. Patrzcie, jak się przyciągnęło. Chciałbym teraz to. Kurczę, kurczę, ale no nie jest tak też łatwo to
zrobić za pierwszym razem. O, spróbuję teraz jakoś tutaj tą cynę. No teraz to już pójdzie na bank. Jak z dwóch stron takie dałem. Mówię, to trzeba znaleźć taki złoty środek, żeby nauczyć się tym pracować, dobre końcówki. I patrzcie, to wyłazi jak masło. Jeżeli dodacie cynę, to jak masło, jeszcze zakładając, że jakbym założył o wiele mniejszą końcówkę, już wtedy w ogóle by było fajnie. Można nawet się pobawić w ustawienie tego. Ła, się oparzyłem. Już mało topnika jest, tak że tutaj zrobi się kompletna ciapa. Końcówki sobie wyczyściłem troszeczkę. Nie no, generalnie szybko to roztapia tą cynę. Końcówki dają naprawdę rady. Dodajmy sobie troszeczkę tej pasty, żeby to teraz ładnie się rozpłynęło wszystko. Powiem wam tak, no troszeczkę tutaj bym poprawił. Widzicie, jak od razu, co robi topnik? Od razu zmienia całą konsystencję tej cyny. Końcówki oczywiście są za duże do tych kondensatorów, to od razu mówię. No ale widzieliście, da rady, tylko tu jest potrzebna wprawa oczywiście. Dobre końcówki odpowiednie do danego elementu, bo jak będziecie mieli za duże, to takie małe kondensatory to się pozabijacie. No i co mogę powiedzieć? Przełączę się może teraz na kamerkę z tego. Oczywiście, jeżeli chodzi o wygodę, to wiadomo, że są te lepsze wersje, one są bardziej jakby takie zminimalizowane, można tak to nazwać, cięższe. Kabel jest dosyć sztywny, gruby. Nie jest taki, jak mam na przykład w stacjach Hot Air silikonowe. Tutaj bym też popracował nad kablem, żeby był taki mięciutki, gumowy. Tu jest taki normalny, jak macie. Na przykład, nie wiem, od laptopów, tak? Jeżeli chodzi o roztapianie cyny, mega szybko, fajnie to działa, jak się rozgrzeje. I co, no, polecam, polecam. Bardzo fajna zabawa. Uczenie się. Na pewno też dałoby radę tym wylutować kondensatory, tak? Stykając dwie nóżki. Tylko wtedy taka płytka musiałaby być gdzieś zamocowana, żeby się nie ruszała. Spróbuję jeszcze troszeczkę podziałać pod tym mikroskopem, żeby wam to więcej pokazać. Dobra, spróbujmy sobie może jakiś jeszcze inny tutaj element wylutować. Zobaczmy, co w ogóle tutaj jest. Tego wylutowaliśmy. Potem nawet nam ładnie się udało go wstawić na miejsce. Tutaj widzieliście, że dodałem cyny i wtedy schodzi taki element z miejsca bez problemu. A tu mamy naprawdę jeszcze większe o wiele końcówki, także te większe mogą się przydać do wlutowania innych rzeczy fajnych. Ten zszedł, ten nam nie zszedł czarny, bo tutaj by wymagana była jeszcze ta najmniejsza końcówka, żeby dostać się aż do samych tych pól lutowniczych. I nawet nie wiem, czy to jest tutaj. No jest wokół, że można łapać, ale
ale ciężko było. Zresztą zobaczmy sobie najmniejszą końcówkę. Ja teraz wyciągnę i przyłożę do takiego jednego kondensatora i zobaczymy, jak on będzie łapał. 0,2 jest najmniejsza. Tak, 0,2. Ja już wyciągam 0,2, żeby wam pokazać. 0,2 to są najmniejsze z tego całego kompletu. Postaram się to przyłożyć do jakiegoś tam kondensatora. I zobaczymy teraz, jak 0,2 będą. Ups, wypadło mi. Dobra, ja się przełączę teraz na mikroskop. I teraz przyłożę wam do tego największego 0,2, tak jakbym niby łapał lutownicą, nie? No już trochę lepiej. Tym na pewno już może nawet by było jeszcze lepiej. Patrzcie, to jest 0,2. A teraz przyłożę tą, co mam założoną. Tutaj się rusza. Złapał mi. Ale tutaj. Tutaj ciężko po tej stronie. No, za duża jest ta końcówka po prostu. Nie łapie dokładnie tak, jakbym tego chciał. Dlatego może się troszeczkę tak męczyłem. To jakbym łapał, żeby było o wiele lepiej. A tu można jeszcze sobie te końcówki zrobić własne, na przykład jakieś z miedzi. Cięższe. No to już można kombinować, że można sobie naprawdę dopasować do malutkich kondensatorów, żeby wlutować takie małe, no to już na pewno nie tą. Tu już trzeba będzie robić sobie własną jakąś końcówkę, która by łapała takie malutkie, no to jest za duże o wiele, popatrzcie się. Totalnie za duże. Także tutaj już trzeba by coś wykombinować fajnego. Nie wiem, może jakiś drut taki gruby, jak mamy w lutownicy transformatorowej i jakoś oszlifowany, który by to łapał. No to mógłby też być ciekawy pomysł z takim drutem. Tylko kwestia go zamontowania do, że on pokazuje, tutaj do. Jak jest ta śrubka, jakoś tak, nie wiem, owinąć go, przykręcić, wyprowadzić, oszlifować, tak żeby łapał takie malutkie kondensatory i być może to by działało. Dobra, ja ją odłączę już od zasilania, niech się nie grzeje. Pokazałem wam mniej więcej, jak to wygląda. Na pewno chyba lepszy zakup niż ta lutownica do odsysania za 20 tam kilka złotych. Chociaż to jest nawet spoko. Tylko trzeba też rozkminić ją. No i co? I będę kończył na tym filmik. Także widzieliście mniej więcej, jak to działa. Są też filmiki, jak inni tego używają. Także ja postaram się jakoś dodać w informacji linki do innych filmików. I co? To by było na tyle. Widzicie, jaki mam tutaj burdel na tym wszystkim. I powiem wam, że zastanawiam się nad zakupem mikroskopu stereoskopowego, który ma jeszcze mocowanie na kamerę, bo wtedy będę miał to ogarnięte w jednym miejscu, a nie tak, że tutaj pełno kabli, mało miejsca i ciężko to się wszystko pokazuje tak, żebyście to widzieli fajnie. Chociaż ten aparat z tym obiektywem daje rady. To jest w formacie teraz MJPG.
Nie wiem dlaczego, ale coś mi urządzenie tego HDMI grabbera włącza w trybie USB 2.0 i nie mam tego UF 2. Wtedy jakoś jest najlepsza. Ale jak na MJPEG i tą płytkę, to spoko widać jeszcze. I na oświetlenie mam kiepskie, bo to żarówka jest za 30 zł jakoś na pilota, na podczerwień, która może zmieniać kolory. Także tak. Aha, zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądają po tej operacji końcówki tego gro tej lutownicy. Staram się tutaj ustawić jakoś ostrość. No, wyglądają w ten sposób. Widać, że są takie pokryte jakimś materiałem. No, trzeba je czyścić, żeby jak najlepiej ciepło przewodziły. Ale nie wyglądają źle jak na pierwsze użycie moje. A jeszcze Wam zdradzę teraz na sam koniec przy okazji, że idzie mi nowy obiektyw, który będzie dosyć ciekawym testem pokazującym, że można zwiększyć odległość roboczą obiektywem dosyć sporo, żeby mieć tego miejsca tutaj pod spodem do pracy. Jak pamiętacie, miałem problem z zakupieniem, bo chciałem do tego teraz obiektywu zakupić obiektyw Barlowa 0,5, ale Chińczyk Akins nie chciał mi go wysłać, bo mówił, że będzie niekompatybilny z tym. A podejrzewam, że jakbym go założył na koniec obiektywu, to by to działało normalnie, spoko. No ale cóż, nie chciał wysłać, także zamówiłem sobie u niego całkiem inny obiektyw, który ma o wiele większą tą odległość roboczą i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało z tą kamerą Sonyaka. Bo teraz tutaj, co wam ten obraz pokazuje pod tą płytką, jak ustawię wam ostrość taką, to powiem wam, jaka to jest odległość od obiektywu. Sufmiarka. Żeby to było bardzo dokładnie pokazane i przełączę się teraz na widok z kamerki i to jest dokładnie tyle. 9,5 cm. 9,5 cm taki widok. Jeżeli bym obniżył o połowę gdzieś, zrobił ostrość. Widzicie, że jest ciemniej, dlatego że światło już jest oddalone bardziej. Także musiałbym chyba podkręcić na maksa tą żarówkę. I teraz odległość jest od płytki 5 cm. 5 cm. Jakbym wziął żarówkę, obniżył o wiele, no to wtedy wiadomo, że będzie lepsze oświetlenie i tak dalej. To jest z 5 cm. Ale pod tymi 5 cm to powiem wam, że no ciężko jest robić to nawet. To jest tylko do inspekcji jakieś taka odległość. Także najlepiej sobie podnieść trochę. Stawić teraz ostrość. O, i to jest mniej więcej 10 cm. Ciekawe, jak będzie z tamtym obiektywem, który właśnie zamówiłem. Już jest w Polsce, także powinienem go mieć już na dniach u siebie, bo paczkomatem będzie, także będzie to szybko. No i ten ładnie się wlutował. Pięknie się błyszczy.
Topnik robi swoje jednak. I co? Na tym zakończę. 35 minut. 35 minut nagrywania. Wow. Dobra. Kończę. Pozdrawiam. Trzymajcie się.